Nadrzędnym celem jest to, żeby poradnia współpracowała ze szkołami, tak? Ponieważ to pozwala na bezpośrednią diagnozę potrzeb w środowisku i wyjście naprzeciw tym potrzebom z bardziej celowymi działaniami. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Turku już od 50 lat działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Wspomaga uczniów, rodziców, kadrę pedagogiczną i dyrektorów szkół. Wydaje opinie i orzeczenia oraz niweluje deficyty, te społeczne, intelektualne i emocjonalne. Podczas uroczystości jubileuszowej przypomniano historię placówki i podsumowano dotychczasowe osiągnięcia. Wynikiem tej diagnozy jest wydanie przez poradnię opinii bądź informacji o wynikach diagnozy oraz orzeczenia. Ponadto na przestrzeni 50 lat oczywiście wprowadziliśmy wiele nowych punktów w naszej ofercie. Obecnie prowadzimy również zajęcia indywidualne i grupowe. Przykładem takich form pomocy jest na przykład terapia rodzin, terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna. Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne na terenie poradni, jak również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ponadto placówka oferuje zajęcia z doradztwa zawodowego, realizuje trening biofeedback i wczesne wspomaganie rozwoju. Aktualnie kadrę stanowi blisko 20 wykwalifikowanych specjalistów. Te osoby właśnie wyposażają to młode pokolenie tych dzieciaków właśnie w cechy, które pomagają zdobyć wiedzę, pomagają zdobyć umiejętności. To właśnie dbają, to grono pedagogiczne dba o rozwój intelektualny i emocje, które grają przecież dla tych dzieciaków. Co szczególnie widoczne jest w czasie trwania pandemii, kiedy wiele młodych osób nie jest w stanie poradzić sobie z bagażem emocjonalnym. Coraz więcej uwagi nauczyciele, rodzice i uczniowie tej instytucji poświęcają i korzystają w bardziej, powiem, masowy sposób. Szczególnie teraz, kiedy mamy już czas pandemii, trudne sytuacje związane czy to z funkcjonowaniem uczniów psychologicznym, pedagogicznym, wychowawczym. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna weryfikuje potrzeby, stawia diagnozę i poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie wychowania i edukacji. W ten sposób wyrównuje szanse i stwarza nowe możliwości.